Dzień dobry. Dzień dobry. Pani to zawsze jest zdenerwowana. No z czego się cieszyć? Taki numer, kurwa, teraz odjebany? Z czego to się cieszyć? Jaki numer? Jak to jaki numer? W Polsacie będą mnie pokazywać, ja nic nie wiem? Jak można taki numer, kurwa, odpierdolić? Bez mojej zgody nikt do mnie nie dzwonił. Na Polsat czy tej, Play. Dekoder muszą mi kupić, żebym sobie to obejrzała, ja nie mam. Ten, Polsat i Play. No, z czego się cieszyć? Bez mojej wiedzy? Nawet do mnie nie zadzwonili. Frajerzy. No to jak się pani dowiedziała? Co? Z medii. Czyli? Co czyli? Bez mojej wiedzy mnie dają do Polsatu Play. Nie mówiąc mi nic, ja o tym nic nie wiem. No to jak to może być tak? Nie, to jest coś nie fair jest. No, to co? Za ryj tylko złapać. Za ryj i do posy, kurwa. No taka prawda jest. Nie ma, kurwa, bez mojej wiedzy, bez mojej... Nic nie będzie, nikt nie będzie mojej twarzy pokazywał. Baśki klatki z B w Polsacie Play. Wypad, kurwa. Nie ma. Ja jestem gwiazda internetu, żeby mnie tak, kurwa, tego... Szmacili? O nie, w życiu. Do kiedy dała mu pani czas? Tydzień. Dzisiaj mija? Tak, dzisiaj mija tydzień. Krótka piłka, albo tak. Dzwoni? Tak, słucham. Tak, pan prezes? Z telewizji Play? Panie prezesie, niech pan słucha, niech mi pan dopuści do słowa. Proszę pana, jest taka sprawa. Ja mówiłam panu, że dzisiaj kończy się termin tydzień, tak? Pan wie o tym. I proszę pana, ja czekam na taką opcję, żeby mi pan powiedział, jak to będzie wszystko wyglądało. Czemu? Nie ma takiej opcji. Pan pierdoli głupoty, panie prezesie. Bo się wkurwiłam na pana. Kto tak powiedział? A czemu? A ja się nie zgodzę. Kiedy? Ale nie z Polsatem Play. Nichuja, ja się nie zgodzę, proszę pana. Do widzenia, pan spierdala. Niech pan mi dupy nie zawraca. To zobaczymy, jak ja tam wjadę. Do Polsatu Play. Tam będzie tym, kurwa. Tak. Tak, za darmo, pewnie. Nie ze mną te numery, no. Nic nie płacimy. Cześć, pierdale, frajerze. I co? No, za darmo, powiedział prezes. Zdenerwowana? To jeszcze jak? Co mam robić teraz? Kurwa nie, ja się nie zgodzę w życiu. Co ty?